sobie. Standardowo nie mam dzisiaj kazania, dzisiaj usłyszy nam pastor Andrzej Cyrikas, więc będą dwa, jak to zazwyczaj się w takich dniach dzieje. Ale muszę zareagować na pewną sytuację. Czasem mam wrażenie, że zwłaszcza kiedy czytam internet, że chrześcijanom się wydaje, że Boża wola to jest coś, czego nie da się poznać, coś, co jest bardzo odległe i my w większości przypadków musimy tak pochylić się i tak, no ale co w tej historii jest wolą Bożą? No ale jak to Pan Bóg widzi? No tyle sprzecznych opinii, tyle sprzecznych jakby informacji, tyle sprzecznych interpretacji, tyle sprzecznych proroctw. Człowiek się w tym wszystkim może pogubić i nie wiadomo, kto ma rację. No może dla niechrześcijan jest to prawda, ale dla chrześcijan to prawdą być nie powinno. Pan Jezus powiedział w jednej z sytuacji, kiedy rozważano, próbowano go złapać na jakiejś niewiedzy, on powiedział do ciebie i do mnie przez Słowo Boże takie słowa: błądzicie, gdyż nie znacie pism ani mocy Bożej. Zbłądzisz wtedy, kiedy nie znasz pism ani mocy Bożej. Za słowem pismo kryje się oczywiście Słowo Boże, Biblia, 66 ksiąg. Błądzisz, kiedy jej nie znasz. Można tobą łatwo sterować. Dojdziesz w końcu do wniosku, że prawda jest relatywistyczna, że Boża wola jest jakaś dziwna i niezrozumiała. I drugą rzecz, o której Pan Jezus powiedział, druga cecha, którą powinieneś posiąść, to jest posiadanie mocy Bożej. Mam nadzieję, że dla czytelników Bożego Słowa jest to jasne, że Chrystus mówi o Duchu Świętym. A więc błądzimy, kiedy nie znamy Jego ksiąg, błądzimy, kiedy nie mamy Jego Ducha. Zawsze. I wtedy faktycznie Bożej woli nie znamy. Wtedy faktycznie w gąszczu opinii możemy się zdziwić. No coraz popularniejsze staje się takie stwierdzenie, że to, co dzieje się na Ukrainie, to jest jakaś interwencja Boża. Coraz częściej pada takie stwierdzenie, że być może jest to wylany gniew Boży na naród ukraiński za, i tam wymieniane są kolejności alfabetycznej, oligarchowie, niewierny naród, niewierzący ludzie, pobłądzone kościoły, Ewangelia sukcesu w niektórych kościołach, no to prawie jak w Polsce. Ja tam nie za bardzo widzę różnicę między Ukrainą a Polską. Ja w Polsce też potrafię wymienić kilku oligarchów, w Polsce potrafię wymienić bardzo dużą liczbę osób niewierzących, potrafię opowiedzieć o kościołach, w których Ewangelia została zamieniona na jakąś pseudo-Ewangelię i tak bym mógł wymieniać i wymieniać i wymieniać. Prawdopodobnie o Niemczech bym mógł powiedzieć to samo, o Anglii bym mógł powiedzieć to samo, o Francji bym mógł powiedzieć to samo, a pewnie i o Mozambiku bym potrafił powiedzieć to samo, no bo tak to już na świecie jest. No zgoda? No zgoda. Ale nie chodzi o to, co ja myślę, nie chodzi o to, co ty myślisz, nie chodzi o to, jak my to będziemy interpretować, nie chodzi o to, kto sprytniej ubierze to w słowa, tylko chodzi o to, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia, a Bóg na ten temat nie milczy. Kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, kiedy przeczytamy sobie fragment, który się zaczyna w 9 rozdziale, w 51 wersecie, czytamy tak. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotowywać mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. No, obcy mu byli, wrodzy mu byli. Nie chcieli go przyjąć. Jakby to sformułowanie, nie chcieli go przyjąć, jakże adekwatne na dzisiejsze czasy. Dzisiaj 99% ludzi nie chce go przyjąć. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa: Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? No budowali to na Biblii, tylko nie do końca ją rozumieli. No budowali to na Słowie Bożym, na Starym Przymierzu, tylko nie do końca rozumieli, co się zmieniło i wpadli na pomysł, że no jak tak się sprawy mają, no to my tutaj w imieniu Boga interwencję zrobimy. To się przewija przez 21 wieków, taki jeden z takich przejawów takiego myślenia nazywał się kiedyś Świętą Inkwizycją. No oni też, bo ci go nie przyjęli, no to ześlemy na nich ogień. Lecz on obrócił się
i skarcił ich. Dlatego jeśli to są twoje myśli, to czuj się skarcony. Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? No i chyba nic do tego nie trzeba dodać. Pan Jezus jasno i wyraźnie mówi, karci taką postawę i mówi, nie wiecie, że już nie powinniście postępować w tym duchu? W innym przekładzie jest jeszcze bardziej dosadnie to oddane, bo jest napisane chociażby w Biblii Warszawskiej, czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? To tutaj jest to dosyć delikatnie tłumacz tego przekładu to oddał. Czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Albo że już nie powinniście postępować w tym duchu. Otóż nigdzie Biblia nie naucza i nie ma takiej możliwości i można to bardzo łatwo rozsądzić Pismem Świętym i mając Ducha Świętego, nigdzie Biblia nie naucza, że Bóg będzie zsyłał swój gniew. Pojedynczo na Polskę, pojedynczo na Ukrainę, pojedynczo na Niemcy, pojedynczo na Francję. Już taka jedna wtopa pseudochrześcijan była, jak płonęła katedra w Notre Dame. Też niektórzy orzekali, że Bóg zsyła swój gniew. Przede wszystkim Bóg nie za wiele miał wspólnego z tą katedrą, a po drugie Bóg tak nie działa. I można to rozsądzić na podstawie Bożego Słowa. Oczywiście, że Bóg wyleje swój gniew. O tym Biblia mówi, ale Biblia na ten temat nie milczy i kiedy tylko otworzymy objawienie Jana, kiedy tylko pochylimy się nad tym, jak będzie wyglądał jego gniew, to czytamy coś takiego. Oto nadchodzi wśród obłoków, ujrzy go każde oko, również ci, którzy go przebili, opłakiwać go będą, albo w innym przekładzie, w dosłownym zrozumieniu jest płakać przez niego będą, bo zauważą, co się stało, wszystkie plemiona ziemi. Więc jeżeli się rozpoczął Boży gniew, to i wy się bójcie. A jeżeli się nie rozpoczął Boży gniew, to nie szastajmy Bożym gniewem w ludzi, którzy umierają na Ukrainie. Bo chyba trochę oszaleliśmy w tej historii. Te proroctwa można bardzo łatwo rozsądzić, te myślenie można bardzo łatwo rozsądzić i Bożą wolę powinieneś znać. Otóż nie, z całą stanowczością na podstawie Bożego Słowa i mając Ducha Świętego, to co się dzieje na Ukrainie nie jest gniewem Bożym. To nie jest sprawiedliwość Boża. To jest niesprawiedliwość człowieka. To jest kolejna zagrywka szatana w tym świecie, a nie Bóg ubrany w rosyjską armię. Ja nie wiem w ogóle. Ktoś ostatnio napisał, co się dzieje z tymi chrześcijanami, jedna z naszych sióstr, pod jakimś tam komentarzem. Nic się nie dzieje z chrześcijanami. Nic się nie dzieje z chrześcijanami. Tylko nie każdy, kto się mieni być chrześcijaninem, tym chrześcijaninem jest. Otóż nic złego się nie dzieje z chrześcijanami. Chrześcijanie żyją w czasie łaski i wiedzą, że za każdego jednego Ukraińca, za każdego jednego Rosjanina, nawet za Putina, Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu Golgoty i oferuje mu zbawienie. Czy coś się zmieniło? Czy jakiś przewrót nastąpił, którego nie zauważyliśmy? Czy pochwycenie już nastąpiło i że Bóg wylał swój gniew? Otóż za każdego jednego człowieka, nawet za tego człowieka, Bóg oddał swoje życie na krzyżu Golgoty i ten człowiek ma prawo się nawrócić, ma prawo się upamiętać i będziesz do niego mówił, bracie. A jak tego nie rozumiesz, to się musisz nawrócić. A jak tego nie rozumiesz, to się musisz upamiętać, inaczej mówiąc, ogarnąć się. I żeby o tym wspomnieć, przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej.